Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy tak naprawdę na każdej postaci, bo dzisiaj mamy event twierdzy i będę starał się znaleźć nowe gemiki, bo wiele postaci wymaga wymiany. Chciałbym takie bardziej okrągłe gemy, na przykład tutaj na wojowniku będę się starał znaleźć ponad 1500, w każdym pomarańczowym, w niektórych tam kilka mam do wymiany na niektórych postaciach, na niektórych więcej, ale stwierdziłem, że nagram z tego odcinek. Od razu zaznaczę, że jak pewnie słyszycie, jestem trochę przeziębiony, więc jakby to co mówiłem tam w którymś odcinku na początku tego tygodnia, że coś mnie gardło zaczyna boleć, no to niestety mnie rozłożyło całkiem, no i teraz już i katar doszedł i to gardło cały czas, także pewnie to słychać, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało i że jakoś fajnie ten odcinek generalnie wyjdzie. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, mam nadzieję, że już to zrobiliście, zjedźcie w dół, zostawcie tego kciuka, subskrypcie z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam, no i wbijajcie na Twitcha, wbijajcie na Discorda, będzie mi bardzo, bardzo miło, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Możemy zaczynać, tak jak mówię, zaczniemy sobie tutaj od wojownika, no i przede wszystkim tak, dowiedziałem się, że najprawdopodobniej za tydzień, mam nadzieję, że to będzie prawda, bo jeżeli tak, to jeżeli nie, to to co teraz robię będzie troszeczkę głupotą, ale że za tydzień nie będzie eventu twierdzy, czyli na tym czarnym piątku, gdzie mają dropić same gemy czarne, same pomarańczowe, nie będzie eventu twierdzy, co za tym idzie, nie będzie tej gwarancji, że będą dropić same duże klejnoty. Nawet już wiem, jakie będą eventy, ale myślę, że może w poniedziałek wam nagram taki odcinek, żeby wam przekazać te informacje i jak się przygotować do tego Black Friday'owego, powiedzmy, eventu, no bo wiadomo, że on jest tylko raz w roku, więc dobrze by było po prostu się jakoś tam przygotować, ale to tak jak mówię, jeżeli nie będzie faktycznie tego eventu twierdza ma go nie być, no to stwierdziłem, że ten event jest odpowiedni do tego, żeby właśnie tutaj sobie te kolejnociki pokopać, no bo póki co mamy właśnie ten event twierdzy i mamy gwarancję, że będą leciały same duże. No i tak jak mówię, tutaj na tym wojowniku fajnie by było już wszystkie klejnoty mieć ponad 1500. Nie wiem, czy mi się to uda. No gildia nam daje 1000 rycerzy, więc maksa. Tutaj sobie jeszcze dzisiaj zrobimy taki myk, że po prostu ulepszymy kopalnię na poziom 57 i zobaczymy, jakie mi będą te gemiki lecieć. No mam nadzieję, że tak jak mówię, jak największe, więc może zaczynamy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam tylko dwa sloty, więc to nie jest wcale jakoś dużo, no ale mimo wszystko i tak dobra, no na razie same czarne niestety. Chciałbym po prostu pierwszy pomarańczowy dropnąć byle jaki, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest sens, no i zobaczmy. O kurde, 1448, no to jest bardzo słaby gemik, czyli tutaj no zdecydowanie, no możemy go podmienić, ale albo to był bardzo niski rozstrzał, ale wątpię. Mamy kolejny 1458, no to nie, to nie, to jeszcze mimo to, że mamy tą kopalnię na poziomie w tym momencie 50, to jest jeszcze za mało, żeby te klejnoty miały chociaż 1500 na sobie, więc chyba nie ma sensu, no bo zobaczcie, takie klejnoty jakie nam lecą, tu na broni mamy jakiś wysoki rozstrzał 1471, ale takie jakie nam lecą mamy mniej więcej tutaj na sobie, więc no niestety nie. Wzorowałem się resztą serwera, a mianowicie tutaj dwoma osobami, czyli po prostu In Your Face'em, który w tym momencie, zobaczcie, że te gemiki ma, no tutaj niektóre ma 1500, taką niską wartość, ledwo ponad 1500, no ale tu ma, zobaczcie, 1542, no tu ma jakieś 1497, tak więc generalnie no te klejnoty ma mocne, więc no to już muszą mieć jakąś 60 kopalnię, jak nie lepiej. Jeszcze tu spróbujemy może jednego wykopać. Okej, jest kolejny. O kurde, 1546, boże, to jest naprawdę aż taki duży rozrzut, że to naprawdę można, to jest przecież 100 większy gem niż nam leciały. Dobra, no wsadzamy go do broni. Okej, no jeżeli, zobaczymy jak to będzie lecieć, jeszcze tu trochę pokopę. Jeżeli to jest faktycznie taki duży rozrzut i tak będzie ciężko znaleźć całość tych gemów właśnie 1500+, no to nie kolorowo, ale dobra, popróbujemy, poszukamy, mamy kolejny 1470, no właśnie, no to jest słabo, słabo. No dobrze, że nam do broni poleciał chociaż, to jest zawsze na plus. Tu mamy jakiś Ukunegundy 1300, to go sobie podmienimy. No i dobra, no jeszcze troszkę mogę poszukać, póki tu mam surek, póki mam wszystkiego, to dlaczego by nie spróbować. No ale jak na 4 gemy nam tylko jeden poleciał 1500+, no to raczej szansa na to nie jest zbyt duża. Chociaż zobaczcie, dobra, mamy drugiego i co tutaj, za którego byśmy mogli wymienić? No 1428, to jest najsłabszy w tym momencie, więc okej, lecimy z nim. No dropią dość często, nie? Trzeba jednak przyznać, że ja na tym, okej, tu znowu słaby, ja na tym wojowniku mam
mamy wszystkie chyba możliwe do zdobycia legendarne itemy, jakie do tej pory są, także no to jest dość, dobra, tutaj 1311, także no akurat szanse na te pomarańczowe wygamy mamy dość duże, no ale ten rozstrzał, to powiem wam szczerze, że troszeczkę mnie tutaj można powiedzieć zastrzelił, no bo jednak, no wiadomo, że będą dropić, nie wiem, 1500 jeden dropnie, a drugi 1550, no to jest jakby logiczne, ale że aż taki duży rozstrzał, no to tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem. Dobra, mamy kolejny niestety mniejszy niż chcielibyśmy dostać. No i okej, tu mamy jakieś 1350, to niech będzie do tego. No przy okazji tej pachołką troszeczkę pozmieniam, no ale jednak no, słabiutko, słabiutko. No wymienimy, może nam się surki skończą, nie wiem, zobaczymy, jak ile tutaj uda nam się wymienić po prostu. No ale tragedia, nie? Tragedia 1492, no to jest taki nie najgorszy, to możemy go sobie w sumie wrzucić do siebie. Niech będzie, że powiedzmy, że to będzie zaliczony, tylko który? 1437? Nie, tu jest 30. Okej, czyli do hełmiku go wrzucamy, niech będzie. No i lecimy dalej, zobaczmy jak nam tutaj pójdzie, jeżeli chodzi o te gemiki pomarańczowe dalej. Dzisiaj Fame MMA, w ogóle dajcie znać w komentarzach. Ten film pewnie wleci jakoś o 16, tak jak zwykle. To możecie dać znać w komentarzu, czy oglądacie i generalnie komu kibicujecie. No powiem wam, że to Fame MMA może być, okej, dobry klejnot kolejny, może przejść dość mocno do historii. Tu może niektórzy się nie interesują tym za bardzo. Ja osobiście praktycznie od pierwszej edycji w sumie oglądam. No i powiem wam, że no to co się tam w tym momencie dzieje, że ta rzymska klatka wchodzi, jakieś tam ta walka Boxdela, to myślę, że to tak napędzi to pay-per-view, że może być faktycznie rekord. Dobra, czyli to sobie wymienimy tutaj, niech będzie, cyk. No i lecimy dalej. No póki co trzy chyba gemiki, powiedzmy, że cztery, no zaliczymy ten w hełmie, niech będzie. Okej, mamy kolejny 1000, 1500+, czyli można powiedzieć, że się tutaj troszeczkę rozpędziliśmy. Dobra, lecimy dalej, no może i by się udało, kurde, powiem wam, okej, kolejny 1500+, zobaczcie, rozpędzamy się powolutku, wymienimy ten w klacie, czyli nam jeszcze zostaje w rękawicach i zostają nam jeszcze, no do 3, nawet 4 bym powiedział z tym hełmem. Ja strasznie lubię mieć tak, wiecie, wszystko, że tak powiem, dopięte na ostatni guzik, dlatego że na przykład jak to co wam mówiłem na odcinku z Maga, że jak nie mam tego 60% w broni, tylko tam 58%, to już mnie to delikatnie mówiąc irytuje. No a tutaj tak samo, no już bym chciał każdy gem po prostu, nawet żeby było to równe 1500, to już bym był po prostu zadowolony. Okej, mamy kolejny gemik. No i zobaczmy teraz, 1458, 48 i tu 48, dobra, to wymienimy, powiedzmy, że tu, szczerze mówiąc to mi się powoli kończą surki, więc no jeszcze jutro jest co prawda event twierdzy, więc jeszcze mi tutaj wylecą, dobra, kolejny, super, no to już możemy w tym pasku w sumie zamienić. No i co, brakuje mi jeszcze, powiedzmy, do rękawic, ale będę polował na jeszcze jeden, chyba że mi się tu szybciej surki po prostu skończą. Będę polował na jeszcze jeden, żeby w tym hełmiku też jak najbardziej sobie wymienić. Mamy coś, 1546, dobra, jedziemy. Cyk, zobaczcie jak nam tu, możecie porównać, jak nam tu skoczyły statystyki, bo myślę, że dość znacznie. No i teraz tak naprawdę ostatnia rzecz, czyli ostatni gemik. Tylko, no właśnie, kamyka już mam bardzo mało, jest pomarańczka i jest, 1546, okej. Możemy zacząć kopać, ale generalnie to, co miałem na celu zrobić, to zrobiłem. Każdy gemik 1500+, i to dość mocno, tak, generalnie w okolicach 1550, jak widzicie, tu mi większość leci, więc w sumie jak najbardziej spoko, bardzo mi skoczyły statystyki, HP mi doszło chyba tam z 8 milionów, z tego co pamiętam, ile miałem rano, troszeczkę golda w ogóle, zobaczcie, też zarobiłem dzięki temu, że tych kamyków trochę posprzedawałem. Czy dobijemy 340? No nie dobijemy, troszkę braknie, jutro dobijemy, dlatego że jutro mamy jeszcze event golda, więc dobra, jedna postać z głowy. Jeżeli chodzi o Magusia, to na nim niestety nie mogłem wytrzymać i już poszukałem gemików z 15 kopalni. Jak widzicie, to są takie okolice 650 plus minus i póki co brakuje mi tutaj jeszcze jednego, ale to już jeżeli mnie dropnie do jutra, do wieczora, tu możemy jednego skipa odcinkowego taktycznego, cyk, no niestety zręczność, szkoda, ale jeżeli mnie dropnie do wieczora ten gemik, no to po prostu go sobie poszukam, bo tak jak mówię, tylko w rękawicach mi brakuje, w rękawicach mam starego, całą resztę mam już z 15 kopalni, więc to omijamy, zabójcę oczywiście omijamy, na zabójcy czekamy na
Black Friday'owy event, gdzie będą lecieć czarne gemy i też pomarańczowe i wtedy się będziemy bawić, nie wiem czy na odcinku czy poza, ale zobaczymy. No i lecimy teraz na naszego berserka. Na naszym berserku mamy kopalnię na 67 poziomie i niedługo będzie 68, więc w zasadzie mogę od razu to sobie skipnąć. Możemy sobie zrobić od razu kolejne ulepszenie, bo surek mamy naprawdę dużo. No i jak tu u niego wygląda? No tu u niego z kolei chciałbym dropnąć gemy 1600+. No i zobaczmy jak nam to wyjdzie. Cyk, no tu niestety nic. Na każdym mam dwa miejsca, bo ja już jestem dzisiaj po ławce, więc tutaj dwa miejsca sobie zostałem takie taktyczne zawsze. No a to jak widzicie mamy piki, no i temki jakieś ewentualnie do wiedźmy. Dlatego tych miejsc nie ma wcale dużo. No ale dobra, myślę, że na berserku nie powinno to sprawić problemów, tak szczerze. Chociaż póki co jeszcze żaden nam pomarańczowy nie poleciał. Ale raczej wszystkie dokładnie będą dość mocne. 1670, to by nawet w sumie do broni można było go wsadzić, bo to jest... no możemy to zrobić, bo to jest jednak 140 stab na plus, bo wiadomo, że broń daje nam razy 2. No i dobra, i lecimy, szukamy dalej. Kolejna pomarańczka, no i właśnie kolejna taka mocna, więc jak najbardziej sobie, poczekajcie, tu żeby już lewą stronę mieć z głowy, po prostu będziemy lecieć od lewej do prawej, może żebym tak nie zerkał co chwilę. Jak widzicie, na wojowniku rozrzut był naprawdę duży, natomiast jeżeli chodzi o berserka, ten rozrzucik jest w miarę ok. No i co? No jeżeli zrobię taką podmiankę gemów na tak wysokim poziomie, no to jednak wydaje mi się, że na bardzo długi okres czasu mi to starczy. Teraz już ta kopalnia gemów na takim poziomie jakie mamy tutaj, czyli 60+, przeważnie nie daje nam wcale takiego boosta, jeżeli chodzi właśnie o te gemy, więc teraz, o, tu na przykład 1610, więc słabszy, no ale jak najbardziej możemy podmienić, byleby tylko było to 1600+, no i jeszcze nam potrzeba 3 gemów, ok. Więc tak jak mówię, no już tutaj naprawdę myślę, że nawet i z pół roku, no coś koło tego, będę w stanie sobie na tych gemikach po prostu lecieć, bo, ok, mamy jakiś, zobaczcie, 1574, dobra, no to słabszy, no to damy oczywiście Kunegundzie, ona ma najsłabszy 1436, więc jak najbardziej tutaj wymieniamy, no i lecimy dalej. No rozrzut jest duży, więc sami widzicie, że może się również trafić taki słabszy gemik, no ale co zrobić, tak to niestety wygląda tutaj. Lecimy dalej, szukamy, cyk, mamy jakąś pomarańczkę, 1658, jak najbardziej, tak jak mówiłem, lecimy od lewej do prawej, czyli wrzucamy tutaj. Możecie w ogóle, jak ktoś chce, to na tych postaciach, na których szukamy, faktycznie tu w ogóle 1682, zobaczcie, na tych postaciach, na których faktycznie szukamy tych gemów, to możecie, jak komuś się oczywiście, tak jak mówię, chce, to napisać, czy ile miał stat przed zmianą gemów, a ile ma po, czy coś takiego, no to nie są jakieś duże, wiadomo, duży boost, chociaż myślę, że na wojowniku dość spory, ale tutaj w przypadku berserka to chyba nie jest jakiś duży boost, no ale lepsze to niż nic. No i dobra, i mamy wszędzie 1600+, oczywiście nie skupiamy się na pachołkach, pachołkom daje to, co mi tam przy okazji wyleci, jak wylatuje kopę, oczywiście co te, ile tam jest godzin? 6:15 dokładnie, co te 6 godzin 15 minut sobie kopę, jak czasem się trafi jakiś duży pomarańczowy, to teraz po prostu będę wrzucał na pachołki, bo raczej ciężko, żeby był lepszy od tych, które mamy obecnie na sobie. Także tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Mamy teraz Paladyna i Paladyn ma kopalnię z kolei 75 już, więc naprawdę bardzo, bardzo to idzie do przodu. No i zobaczmy jak tu na Paladynie. Na Paladynie sytuacja podobna jak u naszego berserka, czyli 1600+ będziemy chcieli szukać i mam nadzieję, że takowe też w miarę szybko znajdziemy. Wracając do tematu Fame MMA, to tak jak mówię, możecie pisać komu tam kibicujecie. Ja osobiście, tak jak mówię, no strasznie chyba najciekawsza gala, tak mi się przynajmniej wydaje, z tych, które były ostatnio, dlatego, że no ta rzymska klatka, ta walka Boxdela, to już się powtarzam, która tam doszła pod koniec, kto w ogóle nie śledzi, to sorry, ale no akurat dzisiaj ja się nastawiam na oglądanie, niestety w domu będę siedział, no bo sami słyszycie, że jestem przeziębiony, więc tam nigdzie nie będę się szlajał, tu w ogóle zobaczcie jak równo 1600, no i to jest to 75 kopalnia, a patrzcie jakie nam lecą gemy w porównaniu do tych na berserku, no niestety tak to wygląda. Dobra, możemy zamienić tego, grunt, że jest to 1600, więcej nie potrzebuję. I ja osobiście komu kibicuję? W sumie to nie mam takiego swojego jakiegoś jakby idola, powiedzmy, tam w kręgu tego Fame MMA, raczej to jest po prostu fajne show, dla mnie fajne widowisko, na pewno ta walka rzymska będzie spoko, na pewno wrzosek z Casio również wydaje mi się, że będzie tam co oglądać. Dobra, tu możemy cyk, no i co? I chyba jeżeli chodzi o Paladyna, to wszystko. Wydaje mi się, że jemu zmieniliśmy to, co mieliśmy zmienić. No bestia z Radzikowskim to totalnie dwa wielkie chłopy. Już tutaj powoli głos tracę.
dwa wielkie chłopy, więc to też myślę, że się będzie fajnie oglądać. Także no na pewno jakoś to nam będzie po prostu fajne widowisko i no to jest najważniejsze, zaczyna się wiadomo o 20. Dobra, no tu jeżeli chodzi o druida, kurde, to nie mam w ogóle surek, więc jeżeli chodzi o druida, no chciałbym znaleźć wszystko 1300 plus. Jak widzicie, już tu niektórych gemów mam 1300, niektóre gemy, ale niestety nie mamy wystarczająco surek, więc tutaj wycyckamy się chyba do zera. Tak jak widzicie, tu w ogóle jeszcze muszę tego golda wydać, o no i tu już nie mam nawet na kopanie, czyli to może sobie spróbuję zrobić jutro, dlatego że jutro też jest dzień, jutro też jest zawka, tutaj w ogóle tą kopalnię chyba postawiłem przed chwilą dopiero na 46 poziom, też nie pomyślałem, mogłem zostawić te surki po prostu na odcinek, no ale mówię, spróbujemy jutro, a jak nie to tam z czasem się po prostu te gemiki uzupełni wszystkie na 1300 plus, bo jak widzicie, no już jest na to szansa, tu nawet 1350 nam poleciał, no i dobra, ostatnia nasza postać, czyli łowca demonów, i zobaczmy, jak to wygląda u niego. 1500 z tego, co widzę, z tego, co kojarzę, z tym, że tutaj u niego też za dużo jakiegoś tam kopania nie ma. Tu z tego, co widzę, chyba tylko 3 gemy musimy znaleźć. On akurat ma surek dużo, 1508, więc możemy podmienić grunt, żeby było to 1500 na plusie. No żałuję tego druida, nie? Akurat druida żałuję, szkoda, bo nie pomyślałem, a już ten, ten poprzedni poziom kopalni umożliwiał mi dropienie takich mocnych gemów 1300 plus, więc troszkę tutaj akurat zepsułem. Chociaż nie, poczekajcie, na druida jeszcze wrócimy, bo jeszcze kostek nie robiłem. Jakby mi z kostek troszkę drewna poleciało, to może jeszcze tam by była szansa coś ugrać na nim, więc jeszcze na koniec sobie do niego zaraz wrócimy, tylko już tutaj na spokojnie sobie tego decha ogarnę. No i zobaczmy, tu mamy 1461, no i generalnie wszystko jest 1500 plus, wiadomo, że jest 1508, 1550, więc no raczej różnica jest dość spora, ale mimo wszystko grunt, że jest to 1500 plus, także to sobie olewamy. No i dobra, lecimy tutaj, czy ja kółko zrobiłem? Nie, nawet kółka nie zrobiłem, okej, okay, ej, to jest szansa, tak jak mówię, żeby faktycznie coś ugrać, to sprzedajemy, to od razu do kociołka, no bo to wiadomo, z kostek dostajemy razy dwa, jeżeli chodzi o kółko, to również dostajemy razy dwa te surowce, no już mamy 21 milionów drewna, no i tutaj się będziemy chcieli skupić, oczywiście jeżeli mi wyleci drewno, no to na tym, żeby brać to drewno, no bo jednak surki, tak jak mówię, pod odcinek są bardzo, bardzo istotne, no tutaj golda razy 5 to akurat przygarnę, chociaż to nie jest za dużo, mamy drewienko, niestety nic, tutaj też, ok, 7200 zawsze coś, no mamy 3 kamyki, no to muszę wziąć te kamyki, tu mamy 2 drewienka, niestety się nie udało, tu powiedzmy, że weźmiemy to, no i ostatnie, no to niech będzie ten goldzik, no 5 kostek, jakby się trafiło razy 5, to było sporo tego golda, ale to jeszcze nie jest ten level, żeby dawał jakoś dużo. Dobra, no 28 milionów drewna, więc no to nie jest jakoś bardzo dużo, no ale spróbujemy jakiś tam gemik jeszcze ewentualnie pomarańczowy sobie ugrać tutaj, chociaż no jak widzimy póki co, to niestety nie idzie to w dobrą stronę. No jakiś 1300 plus chociaż dla odcinka, proszę, ostatni, bo już nie mamy surek znowu, no niestety, niestety się nie udało. A nie, tamten to był jaki? Tamten to był chyba na zręczność, nie? Mam nadzieję, że pomarańczowego nie sprzedałem przypadkiem. No ale dobra, no to trudno, to jeszcze jutro się tu będę z tym druidem bawił i spróbuję temu druidowi po prostu już poza odcinkiem te gemiki zmienić. No chyba nie ma co tu pokazywać, no bo sami wiecie, jak to wygląda. Czy ja z czegoś jeszcze tu mogę surki? Chyba nie, chyba już wszystko, z czego mogłem surki dostać, to dostałem. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, taki dość spontaniczny, no jestem przeziębiony, ale mówię, że jak i tak będę te gemy zmieniał, to dlaczego by wam tego nie pokazać. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie o kciuku w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, no i wbijajcie oczywiście na Discorda i na Twitcha, ten subik z dzwonem i łapka w górę, to jest najważniejsze, pamiętajcie o tym, zostawiajcie to. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, to to co mówiłem i chyba tyle, także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!